Dobry wieczór. Dobry, dobry, dobry dzisiejszy wieczór, drugi dzień. Drugi dzień poziomu pierwszego kształtowania mini nawyku czterokrokowej higienizacji jamy ustnej. I jesteś ze mną i bardzo się cieszę. Wiesz, że gramy. Gramy w grę o zęby metodą konopki. Witaj, witaj. Witaj i działaj. Nie ma na co czekać. Jesteś gotowa? Jesteś gotowy? Ha! Czekasz na to, że zaistnieją bardziej sprzyjające warunki, aby ruszyć z działaniem do przodu. Naprawdę na to czekasz? Naprawdę na to czekasz? Ależ przecież najlepszy czas na działanie jest właśnie teraz. Właśnie teraz, więc proszę, weź szczotę. Weź swoją ulubioną szczotę. I właśnie teraz. 5, 4, 3, 2, 1. Zapinaj pasy i lecimy, lecimy. I góra, prawa policzkowa. Tak, żująca, od zewnątrz. I przód, raz, dwa, trzy, od zewnątrz. I teraz. Lewa policzkowa, góra, dobrze. I lewa, od zewnątrz. Fantastycznie ci idzie. I teraz dół. Policzkowa, lewa, od zewnątrz. Mini nawyk, krótka czynność. I już raz, dwa, trzy, cztery jest za tobą. Dół, raz, dwa, trzy. Lewa. Witaj, witaj. Policzkowa, lewa, od zewnątrz. Pierwszy krok jest za tobą. Jeżeli masz manualną szczotę, jestem z tobą. Zobacz, wymiatasz dziąsło na ząb. W mini nawyku dotykaj wszystkie obszary. Żująca. Żująca. Od wewnątrz. Od wewnątrz. I jeszcze pionowo, od kładu do kładu wewnątrz. No i góra jest zrobiona. Masz manualną szczotę, jeszcze dół. Wymiataj dziąsło na ząb. I prawa strona. I wprót. I lewa. I żująca. Czyścimy buciki. Aha. I lewa. I od wewnątrz. Aha, aha. I od wewnątrz lewa. Aha, aha. I od wewnątrz. Od wewnątrz dół. Pionowo szota. Koniecznie pionowo. Od kła do kła. Lecimy. Aha, aha. Mini nawyk. Krótka czynność. Pierwszy krok za tobą. Wypuść. Wypłucz, wytrzyj buziaczka. I krok za pierwszy krok, za tobą pierwszy krok. I teraz nitkowanie w mini nawyku to też bardzo krótka czynność, a przyzwyczajasz, rejestrujesz się na nowy, dobry, prawidłowy nawyk czterokrokowej higienizacji, tak? Czyli te króciutkie czynności, nawijasz koniec nitki na paluszek, to tylko czyszczenie jedynek górnych ze strony bocznej i po zębie. Brudy na prawe, z lewego czyste. Jedyneczka. Z prawej strony brudy na prawe, z lewego czyste. Jedyneczka lewa. Po prawej stronie. Prawe, lewe. Aha. Koniec. Brawo, brawo, brawo. Mini nawyk, drugi krok za tobą. Jesteś taka dzielna, jesteś taki dzielny. Co nam zostało? Trzeci krok. Lecimy naszą rakietą i mamy czysty język. Brawo! Jeden ruch wystarczy, bo przecież uprawiamy mini nawyk. Czwarty krok. Nie poddawaj się. Włącz irygator i bicz wodny. To jest cudowna sprawa, wiesz o tym. I góra, i dół. I teraz jeszcze od wewnątrz. I dół od wewnątrz. Buziaczka wytrzyj, wytrzyj buziaczka. Ja już czuję, że ty tęsknisz za wydłużeniem tego nawyku, ale przyjdzie na to czas. 21 dni przed nami kształtowania mini nawyku. Potem zostawię ci na tydzień survivalu, ale wszystko po kolei, wszystko po kolei. To ja jeszcze na chwilę dzisiejszego wieczoru. Koniecznie użyj dziennika Gra o zęby metodą konopki do zarejestrowania
godziny zakończenia Twojej higienizacji, tak? Czyli dzisiaj dzień drugi, spisujesz konkretną godzinę, spójrz na zegarek, tak? Gdzie tam ten zegarek jest? U mnie z tyłu. Okej. I jak wpiszesz tą godzinę do Twojego motywatora, to wtedy właśnie proszę natychmiast, tak, tak, teraz, zrób to. Wyślij lajka, wyślij info poprzez swój ulubiony komunikator do Twojej higienistki, konopki, Agnieszki. Już jutro widzimy się o 20:00, a dziś dziękuję Ci za wspólną podróż. Było wspaniale lecieć z Tobą w czterokrokową higienizację w grze o zęby metodą konopki. I jutro znowu krok po kroku widzimy się. Do zobaczenia. Do zobaczenia.